Witam wszystkich w dzisiejszym materiale, ja jestem Kapelusznik i chciałbym zwrócić Waszą uwagę, Was wszystkich, na jeden interesujący aspekt, który często umyka w dyskusjach na temat zalet One Piece'a. A w rankingach i dyskusjach tej serii wymienia się bogaty lore, rozbudowany świat, barwne postacie oraz liczne tajemnice. Jednak mam wrażenie, że jeden element jest regularnie pomijany, a mianowicie przyziemność i prostota, które są fundamentem tej opowieści. One Piece to niezwykle rozbudowane, wielowątkowe dzieło, gdzie wiele postaci przeżywa swoje tragedie i przygody, a fabuła przybiera charakter globalnego teatru, w którym frakcje i organizacje walczą ze sobą o wpływy. Ale co sprawia, że ten fundamentalny świat łączy się w spójną całość? Przyjrzyjmy się temu bliżej. Weźmy na przykład wspomniane kapelusze. Historia każdego członka załogi to prywatna tragedia, a nie epicka opowieść o ratowaniu świata. Sanji był prześladowany przez swoją rodzinę, Robin straciła wszystko i musiała przetrwać w mrocznym świecie, Zoro stracił przyjaciółkę, Franky stracił swojego mentora, a Nami swoją matkę. To właśnie te proste ludzkie historie pozwoliły Luffy'emu zebrać załogę, która obecnie wpływa na losy świata. Luffy spotkał ich wszystkich na swojej drodze, a ich wspólne przeżycia i doświadczenia połączyły ich w nierozerwalną całość. Ich osobiste tragedie i zwycięstwa uczyniły ich jeszcze silniejszymi i bardziej zdeterminowanymi, a dzięki temu stali się potężną siłą w świecie piratów. Podobnie jest z przygodami wspomnianych kapeluszy. Gdyby nie ich starcia z drobnymi piratami na początku serii oraz liczne przypadkowe przygody, nie mieliby tylu przyjaciół, wrogów, sojuszników i wpływów. Każda decyzja, każda walka i każda chwila spędzona razem przez te wszystkie lata zbudowały to, co mamy dzisiaj. Warto również spojrzeć na najnowsze wydarzenia w serii, jak na przykład backstory Kumy. Z jednej strony mamy tu epickie igrzyska śmierci i przedstawienie załogi Roxa, z drugiej strony osobistą tragedię Kumy, który stracił rodziców, miłość życia, samotnie wychowywał córkę, a na końcu stracił pamięć. To pokazuje, że nawet w obliczu wielkich wydarzeń osobiste historie bohaterów pozostają w centrum uwagi. Właśnie te proste, przyziemne historie i sytuacje tworzą i spajają całe uniwersum One Piece'a. Gdyby nie te codzienne zmagania i małe zwycięstwa, nie mielibyśmy wielkiej rywalizacji światowego rządu z piratami, skomplikowanej wielowątkowej fabuły, ani rozbudowanego świata. Podsumowując, prostota i przyziemność są jednym z największych atutów serii One Piece. To one nadają głębię i realizm postaciom oraz ich historiom, sprawiając, że stają się one bliskie naszym sercom. Dzięki nim wielki obrazek, który widzimy, nabiera sensu i staje się bardziej zrozumiały. To właśnie ta niezwykła równowaga między epickością a codziennością czyni One Piece tak wyjątkowym i niezapomnianym dziełem. Także ja byłem Kapelusznik, dajcie znać co sądzicie i na razie.